gdzie tu przed kościółkiem świętej Anny spotykamy się po wielu latach, by powitać nowy sprzęt. Nowy sprzęt, który będzie służył naszym wspaniałym druhom z OSP Kamienna Stara. Będzie służył naszym mieszkańcom gminy Dąbrowa Białostocka, Kamiennej Starej oraz innych okolicznych gminom w Biebrzańskim Parku Narodowym. To nowoczesny sprzęt, który pozwoli bezpiecznie wyjechać i wrócić naszym strażakom z misji, do których są powoływani w nocy, w dzień, o każdej porze, by pomagać. I to, co ksiądz proboszcz dzisiaj w czasie rozpoczęcia Eucharystii mówił, służyć, przede wszystkim służyć. Cieszy oko, że to się wszystko zmienia i idzie w takim kierunku. Ochotnicze straże pożarne dzisiaj to formacje coraz bardziej profesjonalne, z coraz bardziej profesjonalnym sprzętem oraz z coraz bardziej profesjonalnym szkoleniem, wykształceniem. My ze swojej strony będziemy się o te szkolenia starać, żeby one były jak najczęstsze, żeby były organizowane ćwiczenia. Ten samochód będzie służył lokalnej społeczności i wam, druhny i druhowie, będzie służył o to, żeby było wam bezpieczniej. Dlatego polski rząd Prawa i Sprawiedliwości od kilku lat przeznacza bardzo duże środki na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. To znaczy, że te pieniądze z budżetu państwa przekazywane są także do formacji mundurowych, w tym do Państwowej Straży Pożarnej, ale i także do strażaków ochotników. Bo zdajemy sobie sprawę, że bez waszego zaangażowania, bez waszego działania to bezpieczeństwo, zwłaszcza w tych miejscowościach oddalonych nieco od większych miejscowości, byłoby z tym po prostu trudno. Ochotnicze Straży Pożarnej w Kamiennej Starej tu są najważniejsze osoby, komendanci wojewódzcy, powiatowi Straży Pożarnej, także mundurowi Straży Granicznej, Policji i wszyscy, którzy widzą, że te dobro, które niesiecie, warto z wami być. Ucieszył mnie fakt, jak zobaczyłam na dzisiejszej uroczystości tak wielu ludzi. Niewielka miejscowość, a bardzo wiele osób przyszło na dzisiejsze wydarzenie. To znaczy, że ono jest bardzo ważne, że pozyskanie wozu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kamiennej Starej jest dla całej społeczności bardzo ważne, nie tylko dla strażaków. Cóż jeszcze można powiedzieć? Bardzo ważne jest też to, że jesteśmy akurat w tym miejscu. Miejscu, gdzie można powiedzieć, przeszłość spotkała się z nowoczesnością. Mamy przed sobą przepiękną kaplicę, przepiękny zabytek, który jest jednym z najcenniejszych nie tylko w województwie podlaskim, ale i w Polsce. I obok niego piękny, nowoczesny wóz strażacki. Nawet najlepiej wyszkolona kadra, a więc wy, drogie druhny i wy, drodzy druhowie, wierzę, że tacy jesteście, bo w każdej akcji widać wasz profesjonalizm, ale to jest mało, jeżeli nie ma dobrego sprzętu, którym można dojechać wszędzie, którym można dojechać szybko, sprzętu, który znajduje się na wyposażeniu wozu bojowego. Jakże zmienił się zakres działalności Straży Pożarnej? Kiedyś Straż Pożarna to była kojarzona tylko z wyjazdami do pożarów. Dzisiaj praktycznie każde zdarzenie, które ma miejsce, tam są druhny, tam są druhowie Straży Ochotniczej, tam jest Straż Zawodowa, pożary, powodzie, wypadki drogowe, nawet tak banalne zdarzenie jak kotek na drzewie czy gniazdo os. Tam są strażacy i oni niosą pomoc tym potrzebującym. W zasadzie dzisiaj padła już moc życzeń i wszystko już zostało powiedziane, ale pozwólcie, że właśnie ten moment, te dzisiejsze święto jest doskonałą chwilą, abyście tak moc tych gorących życzeń otrzymali. Aby z tego powodu, że wstąpiliście do szeregów OSP, nie wstąpiliście dlatego, że są takie piękne uroczystości,
że macie takie wspaniałe mundury, ale wstąpiliście dlatego, że chcecie się dzielić. Chcecie się dzielić sobą przez tak piękne wypełnianie tej służby w szeregach OSP. Że sama jako radna też bardzo się angażowałam, żeby ten wóz tutaj w Kamiennej był. Cieszę się też również, że mamy taką okoliczność, mamy piękny kościół, stuletnie lipy i że możemy świętować tutaj wspólnie. Wszystko, co się dzieje w tej wsi, przepraszam, jest bliskie memu sercu. Pokoju.